Hej wszystkim, witajcie w takim plenerowym otwarciu tego odcinka, ale dzisiaj wybieramy się do Action, żeby sprawdzić, co możemy kupić za około 25 zł albo mniej i żeby to były faktycznie takie przydatne i hitowe produkty, które my też byśmy chętnie kupiły. Żeby wam móc je polecić, chodźcie koniecznie z nami. Pierwsza kategoria, czyli lustra, i tutaj to, które wpadło nam mocno w oko i przyznamy, że i w kategoria dziecięcy pokój, ale też wiecie, jeżeli macie taki klimat, który jest taki bardzo ciepły, klimatyczny i właśnie ten, jak to się nazywało, bo nigdy nie pamiętamy, baranek nazwijmy to, ten materiał, i Karola właśnie zauważyła, że jeszcze jest wersja beżowa, taka bardziej, to jest taka, to my, ekri, a tutaj beżowa, i to jest wersja miś. Ale no, wygląda naprawdę bardzo tak słodziutko, więc no, taka opcja za niecałe 18 zł. Tym bardziej, że do 25 zł naprawdę za każdym razem znajdujemy jakieś lustro, które nas zainteresuje, więc ogólnie lustra to jest właśnie ta kategoria. Wszelakie koszyki, ale tutaj konkretnie zainteresowały nas właśnie takie organizery, bo taki zestaw za właśnie również 25 zł to jest naprawdę świetna opcja, żeby ujednolicić zarówno na przykład wnętrze waszej szuflady czy szafki, ale one są na tyle ładne, bo też mają ten właśnie taki materiał, który po prostu prezentuje się pięknie, mogą być nawet na jakimś regale czy gdzieś po prostu na wierzchu, nie schowane do środka, a jednak obie jesteśmy fankami tego, że jak coś ma swoje miejsce, to po prostu łatwiej utrzymać porządek. I jeżeli chodzi o nakrycia waszych łóżek czy kanap, czy ogólnie o pledy, koce, to tutaj też znajdziecie fajną opcję za 25 zł, ponieważ jest naprawdę miła w dotyku, taki właśnie delikatnie polarkowy, ale z takim fajnym innym splotem w trzech kolorach. Więc naszym zdaniem naprawdę i w ogóle ładnych kolorach, bo i ten zgaszony brudny róż, i właśnie ta złamana biel, ale i ten właśnie taki musztardowy delikatny kolor, to są naprawdę fajne barwy w trendach. No już nie oszukujmy się, my będziemy pewnie powoli na kanale coraz częściej wspominały o nadchodzącej porze roku, no na jesień to jest idealna opcja. Właśnie zauważyłam, że jest też ta opcja już w Action z dziurawymi wazonami, które są przepiękne, zwłaszcza one są za 17, za 18 zł, więc naprawdę super cena, ale ogólnie większość wazonów, zawsze tutaj jesteśmy, pokazujemy wam z Karolą, że to jest naprawdę kopalnia bardzo ładnych dekoracji i te wazony, no zobaczcie na przykład na to, jak to w ogóle cudownie wygląda, nawet nie trzeba mieć nic w środku, one same w sobie tworzą już taką bardzo fajną opcję figurki, która będzie przepięknie się komponowała z przeróżnymi stylami i wnętrzami. Tutaj cały ten rząd, słuchajcie, moim zdaniem one prezentują się na wazony, które są zdecydowanie droższe, a żaden tak też nie przekracza 20 zł. Sytuacja związana z ramkami jest bardzo zbliżona do tej, o której wspominałyśmy w przypadku luster, czyli wszystkie, naprawdę wszystkie ramki, mniejsze, większe, nawet tutaj widzicie, są naprawdę sporych rozmiarów i również ich cena to tutaj 19,95, ale to, co jest fajne, to, że zmieniają się jakby właśnie ich kształty, ich wzory. Teraz aktualnie widzimy, że tutaj nowością jest właśnie taka bąbelkowa ramka, która naprawdę jest bardzo piękna w dwóch kolorach, ale no jeżeli macie ochotę na stworzenie jednolitej galerii, to tutaj też naprawdę wybór jest ogromny, bo przez piękne drewniane, złote, czarne, chyba że na przykład kochacie srebro, to również znajdziecie, i wydaje mi się, że to jest naprawdę najtańsza i najlepsza opcja ze wszystkich sklepów, o których wspominamy na kanale. Świece, oczywiście możecie znaleźć i te droższe, i te tańsze, bo tutaj też droższe wersje są, ale ja jestem ogromną fanką dokładnie tych serii i mam w swoim domu dwie albo trzy świece i naprawdę rekomenduję. Uważam, że są świetne, bardzo dobrze pachną i mają też ten knot drewniany, który tak wiecie, strzela jak w kominku, więc super efekt. I właśnie widzę, że są też takie małe tyci baby dzidzie. No zobaczcie, jakie to jest słodziutkie. A tutaj ten knot będzie dobrze widać. Wow, i ta też jest taka cool. Zobaczcie, jaka w ogóle. O, tego jeszcze nie widziałam. To w ogóle będzie super. Świetnie, jak taka trochę cukiernica. Taka, wiecie, w takim oldschoolowym vintage vibe. No tutaj ogólnie te świece, widzicie, cała masa, ale jednak gdybym miała postawić na konkretne polecenie, to myślę, że ta wersja jest najbardziej uniwersalna i po prostu dobrze pachnie.
patrzyłaś? No co ty? Słuchajcie, jeżeli chodzi o płyny do płukania, nie wiem o co chodzi, ale jak jeszcze byłam dzieckiem, to pamiętam, że jeździło się do sklepów z niemiecką chemią, bo na pewno te płyny pachną lepiej i są ogólnie trwalsze. I powiem wam szczerze, że ja nie wiem o co chodzi, ale mam wrażenie, że Test Action są zdecydowanie lepsze niż na przykład kupowane w Rossmanie. Mimo, że ta sama marka, bo ja jestem wierna, jeżeli chodzi o płyny do płukania, to zazwyczaj najczęściej właśnie sięgam po Lenora. I tutaj też cena jest najlepsza. Naprawdę zawsze jestem zadowolona, ale od razu widzę, że to jest kolejna rzecz, którą musicie mieć z Action, która pojawiła się w ulubieńcach, czyli właśnie ten spray prasujący wasze rzeczy. To naprawdę działa i wy w komentarzach to potwierdziłyście, też mieści się w naszym zakresie cenowym. To jest akurat polecenie, które rozpoczęło się od Mar, ale faktycznie marka The Pink Stuff to jest coś, czemu warto się przyjrzeć, a szczególnie właśnie temu produktowi, czyli to jest taka pasta do mycia wszelakich powierzchni i tutaj też 11,95, więc ale to naprawdę... też jest super. O. Do czyśnienia toalet, ale ma różowy kolor, więc dla wszystkich babeczek to sprzątanie serio jest fajniejsze, kiedy widzicie róż, a nie niebieski czy zielony. Serio, to jest mega cool. Cały udział z farbami to jest jedno wielkie polecenie i ogólnie w 25 zł naprawdę złapiecie no już dwie bardzo ładne farby, ale ogólnie te, które tutaj widzicie, totalnie polecam. I ja malując obrazy, no najczęściej używam tych farb, dlatego że mam wrażenie, że i pigment jest bardzo dobry i też świetnie się mieszają, więc można się nimi bardzo fajnie pobawić. Tak samo jak gesso, gdybyście chcieli, potrzebowali tworzyć bardziej strukturalne opcje, o tym też wam mówiłam i też to mam, i też go używam i uważam, że jest świetna. No, cały dział tworzenia w tych cenach to naprawdę jakość jest absolutnie bardzo, bardzo dobra. To jest. Creme de la creme, wisienka na torcie, ale słuchajcie, no ja się zawsze na tym dziale po prostu zatracam, ale uważam, że zarówno w swojej formie, bo naprawdę są ładne, nie wiem, na prezent, ja wiem, słodyczy na prezent to nie jest dobra myśl, ale jednak czasem nie mamy pomysłu na szybki upominek. Tutaj kupimy tak ciekawe rzeczy, no i ja... To jest dużo poniżej 25 zł, ale ja sobie nie wyobrażam wyjść stąd bez tych sticksów. Kto jest fanem Haribo truskawkowych? Ja zaraziłam tym Mar. Przyznaj się, że jak spróbowałaś... Jestem świadkiem, że te... To tak. To tak. Karla tutaj, nie ten miś, to powinna być twarz Karoli. To tak, więc jeżeli miałabym wam jeszcze coś powiedzieć z Action, to wiadomo, też jest w innych sklepach, ale tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o te słodycze, też na przykład ja jako, wiem, że taka tradycja jakaś jest nowa, że w przedszkolu robi się różne z okazji urodzin takie paczuszki, czy jakieś różne upominki dla innych dzieciaków z grupy, zawsze tutaj wiem, że po prostu jest opcja na kupienie czegoś, co będzie takim wow dla dzieciaków, a naprawdę nie będzie to drogie. I to już wszystko, mamy nadzieję, że ten film był dla was pomocny, bo starałyśmy się wybrać rzeczy z różnych kategorii i faktycznie takie, za które same ręczymy, bo faktycznie gdzieś tam w naszych domach one w użytku są. Dajcie znać, po co wy najczęściej do Action się wybieracie, bo też jesteśmy ciekawe, czy się wstrzeliłyśmy, czy może jednak totalnie coś innego jeszcze możecie polecić innym dziewczynom, bo czekamy zawsze na wasze komentarze, na subskrypcje również i lajki, także do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!